codziennie te same posiłki, codziennie wstawanie o tej samej porze, codzienne cardio, tak naprawdę wszystko pod zegarek, życie pod zegarek, praca pod zegarek, cały dzień, można powiedzieć, każdy dzień jest dniem świstaka. Dla niektórych to męczarnia, nie do pomyślenia. Niektórzy nie wyobrażają sobie, jak można tak żyć, ale nie mogą sobie też wyobrazić, że dla niektórych takie życie właśnie odpowiada. Bo wszyscy jesteśmy inni. Dla każdego co innego sprawia radość. Niektórzy będą postrzegać w jakiś sposób umartwiania się, tak, robienie z siebie jakiegoś ascety. Ale to nie jest żadne robienie z siebie ascety. To jest po prostu styl życia, ścieżka, jaką ja wybrałem, jaką wybrali inni ludzie podobnego pokroju. To nam sprawia przyjemność. Tak jak dla kogoś sprawia przyjemność wyjazd na wakacje, picie drinków z palemką, tak dla nas sprawia na wakacje pójście na trening, jedzenie ciągle tych samych posiłków, powtarzanie dzień w dzień tych samych czynności. I nie zawsze są laury, nie zawsze wygrywamy zawody. To może na przykład boleć właśnie. Często obserwuję to gdzieś w social mediach i tak dalej, że ktoś się przygotowywał, dał z siebie wszystko, czy dał, czy nie dał, to już jest też inna kwestia, ale chodzi o to, że na przykład dał z siebie wszystko i mimo to nie wygrał tych zawodów. Ale jeżeli faktycznie dał z siebie wszystko, to może być z siebie zadowolony i dumny i już ta porażka mniej kosztuje, mniej, że tak powiem, boli. Fajnie jest wygrywać, ale ja zawsze jestem zdania, zawsze byłem zdania, gdy się szykowałem do jakichkolwiek zawodów, że jeżeli to robię to już na 100%. Jeżeli miałem do zrobienia 60 minut cardio, to robiłem nawet 61 minut. I nieważne, czy danego dnia miałem do przepracowania 12 godzin, czy nie wiem, przerzuciłem ileś tam tą stali w zakładzie, czy nic nie robiłem i leżałem brzuchem do góry. Miałem do wykonania zadanie i je wykonywałem. Nie rozmyślałem tego, tak jak niektórzy to robią teraz, że mam, nie wiem, wycieczkę rowerową, no czy mogę nie robić cardio. Ja nigdy nie myślałem o takim czymś. Zawsze miałem do zrobienia, po prostu do wykonania swoje zadanie i je wykonywałem. I nawet jeżeli miałem gorszy wynik na zawodach, to nie miałem sobie nic do zarzucenia, bo wiedziałem, że zrobiłem wszystko na 100%. A jeżeli gdzieś po drodze bym ściemnił, gdzieś po drodze bym podjadł, nie wiem, odpuścił minutę cardio, to później bym zwyczajnie pluł sobie w brodę, że a może gdybym zrobił tę minutę więcej, to może jednak byłbym oczko wyżej, tak? Chodzi o to, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia. A co do samego stylu życia, to ja zawsze powtarzam, róbcie to, co sprawia wam przyjemność. Jeżeli nie sprawia wam przyjemności trzymanie diety, jeżeli chodzenie na treningi, przygotowywanie posiłków, pilnowanie się makroskładników i cała otoczka z tym związana jest dla was jakimś problemem, to nie róbcie tego. Naprawdę jest tysiąc innych rzeczy w życiu, które możecie robić, które sprawią wam radość. Grunt, żeby znaleźć swojego. Nie zmienia. Tak naprawdę na przestrzeni czasu to wszystko popycha nas do zmian, tak? Zmienia się nasze ciało, ale nie tylko, bo zmienia się też osobowość i charakter. Sport, kulturystyka, bo o tym tutaj mówię z pewnością, właśnie najbardziej definiuje to, jaki mamy charakter, tak? Teraz są takie czasy, że strasznie się hejtuje osoby inne, które właśnie o dziwo nie docenia się osób, które angażują się w coś bardzo mocno, tylko docenia się osoby, które sobie odpuszczają, które mówią
a każdy jest tylko człowiekiem, trzeba się zabawić, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. No ja jestem innego zdania. Ja jestem takiego zdania, że jeżeli chcemy w życiu coś więcej niż mają wszyscy inni, jeżeli chcemy, może to będzie zabrzmi trochę nieładnie, ale jeżeli chcemy się wybić spośród całego tłumu, który jest do siebie podobny, w zasadzie taki sam, no to musimy być tą czarną owcą, musimy się wyróżnić, musimy zrobić coś więcej, musimy pójść inną drogą niż idą wszyscy. Nie bądźmy taką owieczką, która podąża za stadem. Jeżeli pasterz poprowadzi to całe stado na rzeź, to my też za nim pójdziemy. My skręćmy sobie w bok i dobrze na tym wyjdziemy, mimo że pewnie na początku wszyscy będą pukać się w głowę i będą mówić nam, że robimy głupotę. Po co to nam? Najważniejsza jest rutyna. A co to jest rutyna? Rutyna to jest po prostu to, co konsekwentnie będziemy realizować każdego jednego dnia. Mimo tego, że czasem nam się nie będzie chciało, czasem będzie ciężko, będziemy się źle czuli, nie wiem, będziemy mieć gorszy dzień, bo nas opieprzył szef w pracy, czy stało się coś nieprzyjemnego, ale bądźmy w tym konsekwentni. Tylko rutyna doprowadza nas do sukcesu nie tylko w kulturystyce, ale w każdej dziedzinie życia. Konsekwentnie powtarzanie tych samych czynności z dnia na dzień. Małe kroki, ale stawiane konsekwentnie. Dużo osób pewnie powie, że po co to wszystko? Przecież są ludzie, którzy osiągnęli coś bez wielkiego oddania sprawie, bez poświęcenia. Przyszło im to dość łatwo. Ale moje pytanie jest takie. Ile znacie takich osób? Ile ty znasz takich osób? Przypuszczam, że 5 palców jednej ręki to jest zdecydowanie za dużo, żeby się wymienił.